Krajowy Zjazd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Mam honor dokonać otwarcia drugiego Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W 77 rozlepiliśmy kilkaset malutkich takich klepsyderek. Wtedy Bożena była skazana? Tak. Potem rok później już było kilka tysięcy małych klepsyderek, kilkaset dużych. A potem było w 79, dwa lata później, kilkadziesiąt tysięcy małych, no i kilka tysięcy dużych. A sam pomysł? Grudnia. Pierwszy wieniec złożyliśmy 1 maja 77 roku. Trzy czy cztery osoby od nas i tłum ubeków, taki jest, dookoła, aż szereg. I myślałem, że nam nie pozwolą tego wieńca wybrać, ale Staszek twardo podszedł, wiesz, robiąc łokciami, ciągnął wieniec i zupełnie byli skupieni. Błażej wziął wieniec, a my z boku, tak żeby nie wyrwali mi ten wieniec i podchodziliśmy do bramy i okazało się, że nie jest nas kilku, tylko już jest tłum. Wracaliśmy grupą, Mariusz niósł, już po przekazaniu filmu z kamery, Mariusz niósł kamerę, ale robiło się dookoła niego gęsto. Ja wziąłem tą kamerę i od Mariusza niosłem. Raptem jeden z ubeków tak do mnie podszedł, usiłował mnie, chciałem wytrącić z tej grupki. Ja go odepchnąłem, od razu do niego podskoczył Błażej i ktoś tam jeszcze mówi, co ty, tego, i on się właśnie zmieszał. Skoczyłem do autobusu, oni za mną, za nimi Błażej, Dyk, Piotr Dyk i ktoś jeszcze, więc ja wyskoczyłem z autobusu. Najpierw usiłowali koledzy ich przyblokować, ale nie udało się i rozpoczęła się walka. Biegłem i przekazałem kamerę Błażejowi, który był z przodu. Błażej wziął, jak sztafetę, no i zaczął się sprint Błażeja, ale zajechali mu drogę przed monopolem. Zobaczyłem tylko taki czarny stwór o wielu nogach i wielu rękach. Widziałem, jak Błażeja dwóch podnosiła, a dwóch mu wyrywało kamerę. Pusiłem się za nimi, wołając złodzieje trzymać. Wtedy już była sytuacja jasna, bo jak strzelałem złodzieje, oni zaś uciekali z tą kamerą. I dopadłem tego z kamerą, już go miałem. Chwyciłem go, chciałem go balić. No i wtedy bym mu po prostu dał. Największa ucieczka Bogdana, jaką ja przeżyłem, to była taka historia, że mianowicie odbywała się, prowadzono taki obyczaj narady aktywu Korowskiego. W momencie wkroczyła policja. Przeszukanego wypuszczali z pokoju na przedpokój. Ja wychodzę do przedpokoju, w tym momencie dzwonek, otwierają się drzwi, tacy jacyś tam dwaj ubecy otwierają te drzwi, w drzwiach stoi malutki Bogdan z wielkim plecakiem. Mówi cześć, oni mówią cześć i on robi krok do środka. A Hela Łuczywo, która dziś figuruje w stopce Gazety Wyborczej, jak też powiedziałem, zawołała: ops, kocioł! I on się odwrócił i zaczął uciekać. Co dla mnie było jest idiotyczne. Siódme piętro, w bloku, na dole samochody, wszędzie radiowozy, po co on ten numer robi, nie? I ja patrzę, on to poleciał. Doszedłem do okna, bo tam miał taki swobodny ruch po przejściu przez tą rewizję, wewnątrz mieszkania, wysokie piętro, i widzę, wybieg malutki Bogdan. I tak biega, a te placyk taki jest, biega po tym placyku, a te samochody wkoło niego jeżdżą. I cofnąłem się, żeby nie patrzeć na tą straszną klęskę. I słuchaj tam, i wreszcie słuchać: uciekł skurwysy! I to najzabawniejsze w tym wszystkim było, że on miał powielacz w plecaku. I że on mówi tak, jak uciekał. On po prostu zaczął mówić, że jest tak, ma taki zwyczaj, że jak ucieka, to biegnie w koło czegoś. I biegł w koło bloku. I nagle ich zgubił. Padł. To stegny, takie są jeszcze puste place, porośnięte takimi jakimiś tymi zielskiem. Rzucił się w to zielsko i leży. I przejeżdżał koło niego radiowóz i słyszał, miał mały z plecakiem, mały z plecakiem. No to rozumiem, że żadnej szansy nie ma. I jechał autobus w przeciwnym stronę od miasta. On wskoczył do tego autobusu przy przystanku, ale dobiegł, wskoczył,
Podszedł jakiegoś faceta, powiedział, jestem z KOR-u, ściga mnie milicja, mam tutaj w plecaku plecak, bardzo proszę, weźmie pan ten plecak i umówi się ze mną jutro. A ten facet mówi, dobrze. Umówił się z nim, Bogdan wyszedł. Potem szedł powoli na drugą stronę do przystanku. Wszystkie przejeżdżające radiowozy go obcinały, uważnie, mały szedł, ale bez plecaka przecież, nie? No i przyjechał, nic mu się nie stało, uciekł i facet następnego dnia odniósł powielacz. My się poznaliśmy gdzieś prawdopodobnie w październiku, najdalej początku listopada 76 roku. Kiedy nasi obserwatorzy korowscy jeździli na procesy do Radomia, zauważyli tam młodego człowieka, który szybko doszli do wniosku, że nie jest ubekiem, bo ubecja się nim interesowała raczej właśnie. Po drugim takim spotkaniu doszło do poznania, się ściągnęli do Warszawy i wtedy go poznałem. No i byłem bardzo takim gorącym rzecznikiem jak najszybszego wprowadzenia go do KOR-u, na co on miał ochotę i do czego miał wszelkie kwalifikacje. A ja jako współzałożyciel KOR-u jestem bardzo dumny z tego, że ci wszyscy ludzie zaczynali swoją działalność od KOR-u. Właśnie zaczynali jako współpracownicy Komitetu Obrony Robotników. No akurat jeden z nich, czyli Bogdan Borusewicz, został nawet członkiem KOR-u i to jednym z aktywniejszych. Wyjściem na zewnątrz ważnym były dwa fakty. Pierwszy to właśnie związek z KOR-em. Karta praw robotniczych. Właśnie był tam ujęty jakby program GUZZ-u, program minimum. Wówczas ludzie sobie zdali właśnie sprawę, jaką grupą my jesteśmy w ZZ, jaką grupą jest redakcja robotnika. A było również w redakcji paru robotników. No to nie oni pismo może redagowali, ale od nich bardzo dużo kształt pisma zależał po prostu dlatego, że oni będąc pierwszymi czytelnikami przez swoje opinie zmieniali charakter tego pisma. Z tego środowiska powstała między innymi Karta Praw Robotniczych. Był taki dokument, który przez bardzo wiele osób w Polsce podpisany, no, który był moim zdaniem dokumentem o wielkiej historycznej wadze. Prowadziliśmy różne formy działania. Najprostszą i pierwszą taką, pierwotną, był kolportaż. Jeżeli w jednym miejscu kolportowaliśmy regularnie prasę, wiedzieliśmy już doświadczenia i założeń teoretycznych, które się sprawdziły, że się tworzy wokół tego kolportażu środowisko. W 1979 doszedł Andrzej Bult, Maryla Błońska, Joanna Gwiazdowa, Wałęsa. Że polowania na ludzi wiem, że były... Na 48, wcześniej. Ale starano się wyłapać wszystkich. No tak, z terenu wyłapywano. Oczywiście śmiesznie by było, kiedy słyszałem Borusewicza i innych, kiedy mówili o pokojowej walce z komunistami, argumenty, nie wydawało mi się to logiczne. A więc byłem nastawiony na walkę zdecydowaną i ostrą. Dopiero po jakimś dłuższym kontakcie z Borusewiczem i innym doszedłem do wniosku, że oni mają rację, że walka frontalna, siłowa w tych warunkach, przy takich sąsiadach jest nie do zwycięstwa, że to, co oni mówią, jest słuszniejsze i, krótko mówiąc, Bogdan mnie przemeblował. Przemeblował mnie na pokojową walkę, na argumenty, na walkę właśnie tego typu, którą dzisiaj prowadzimy. Przekonał mnie, jako on pierwszy i ostatni, jak na do tej pory. Bogdan czuł się w dalszym ciągu, bo był lepszy, czuł się wodzem tego wszystkiego i właściwie tak powinno być. I on był. Ja do dzisiaj czuję coś takiego do Bogdana. Nie wszyscy sądzili, że istnieje coś takiego jak klasa robotnicza, że ta klasa robotnicza ma coś jeszcze do zrobienia w tym kraju, prawda? Tu w Gdańsku nawet mimo grudnia 70 roku i mimo 76 roku masa ludzi w opozycji twierdziła, w którym byli tacy ludzie, którzy twierdzili, że robotnicy są nie dość patriotyczni, że stać ich tylko na protesty wtedy, gdy chodzi o kiełbasę i tak dalej. Właśnie tu w tych podziałach Bogdan był radykalnie po tej stronie, powiedzmy, ludowej, tej ogólnospołecznej. 29 kwietnia powstał komitet założycielski Wolnych Związków Zawodowych. Deklarację podpisały 3 osoby. Wówczas Bogdan oczywiście był od początku, jak mówię, przed początkiem, podstawową osobą dla tego związku, nie podpisywał, dlatego że był członkiem KSS KOR. Właśnie jak mówię,
dbaliśmy o autonomię tej nowej struktury i podpisał go Andrzej Gwiazda, tą deklarację. Podpisał ją Antek Sokołowski, taki właśnie dzielny stoczniowiec, którego później jednak, wywierając straszną presję na rodzinę, na dzieci, jakoś policja wypchnęła z tej naszej grupy i ja. Właśnie pomysł powstania WZZ-ów między innymi wziął się z naszych własnych doświadczeń. Zastanawialiśmy się, czym można pomóc organizacji opozycyjnej. No ja nie piszę na maszynie, jestem inżynierem, Andrzej jest inżynierem, jesteśmy ani historykami, ani literatami, ani dziennikarzami. Ani politykami. Ani politykami, ani nie umiemy drukować, ani nawet nie mamy maszyny do pisania, więc właściwie no, możemy posłać pieniądze i to wszystko. I no jak... posyłaliśmy im jedną pensję. I jak później myśleliśmy o rozszerzeniu po prostu opozycji, to między innymi właśnie po to, żeby ludzie zobaczyli, że mogą coś w tej opozycji robić, nawet jeśli nie są historykami, politykami, dziennikarzami. Że w gruncie rzeczy ludzie muszą bronić się sami. Z dwóch powodów. Raz, że po prostu nikt ich nie obroni lepiej, tylko jak oni sami. A drugi powód, bardzo chyba też ważny. Jak poznaliśmy trochę to środowisko opozycyjne, to stwierdziliśmy, że właściwie tam nie ma ludzi normalnie pracujących w zakładach pracy i oni nie mają pojęcia właściwie na czym polega oszustwo, na czym polega niemożność dobrej pracy, na czym polega, dla nas istotą systemu komunistycznego był zakład pracy. Dla nich cenzura. Dla nich cenzura. I to była zupełnie rozbieżna. Zupełnie z innych płaszczyzn, żeby ten system postrzegali. I ja pamiętam taką pierwszą rozmowę z Adamem Michnikiem, kiedy on mówił, ja się dziwię właściwie, jak to wy, inżynierowie, myśmy właśnie całe życie pracowali od skończenia studiów, pracowaliśmy oboje w Przemyśle, zwyczajnie. Co was skłania do opozycji? Ja mówię, wiesz co, Adam, a ja się dziwię, co historyku skłania do opozycji. Przecież historyk może sobie coś tam grzebać, pisać, może sobie to odłożyć do szuflady lub dać komuś przeczytać, a ja sobie nie mogę z boku budować stateczku. Przychodzili ludzie po prostu z różnych względów skrzywdzeni, z dużymi kompleksami, także środowiska robotniczego, skrzywdzeni kiedyś. Kiedy dotarła do nas pani Ania Wałęsa, no to już oni mieli wejście i dojście, pracowali w zakładach, byli robotnikami, a oprócz tego Andrzej Gwiazda robił dużo w Elmorze. W 80 roku, na początku, przystąpiono do rozprawy i tak, zostali zwolnieni kolejno. Ci dwaj młodzi ludzie z Północnej, Janek Karandziej i Mietek Klamrowski, Andrzej Różnowski wzięty został do wojska, zwolniony potem, w następnej kolejności, Wałęsa i Kołodziej. Panią Anię wtedy wyrzucano do Wiślinki. Tak, panią Anię przynieśli do Wiślinki, czyli poza stocznię, do jakiegoś magazynu. Joannę zwolniono z biura Ploeksów, Joannę Dudek-Gwiazdę. Alinę Pienkowską przeniesiono karnie. Z Wałęsą razem 9 osób otrzymało wypowiedzenie, ale w konsekwencji zwolniono 3 osoby z elektromontażu. Niezgodę, Wałęsę, Dąbrowskiego, no i z Elmoru Andrzeja Bulca. Kiedy ja zostałam zwolniona z pracy, wykorzystane wszystkie możliwości i wtedy postanowili już beze mnie wprawdzie, Gwiazdowie, Borusewicz uzgodnili, że trzeba zrobić strajk. I ustalono, że Wałęsa spróbuje zrobić strajk. Miał polecenie od nas, od naszej grupy, ponieważ był na naszym utrzymaniu i mieliśmy prawo egzekwować od niego wykazania się czymś. Ksiądz Zieja, on prowadził kasę korowską, pilnował, żeby Borusewicz regularnie przywiózł mu te 5 tysięcy. Drugie 5 tysięcy dawaliśmy my. Tak on powiedział, że lepiej, że je na bezrobocie, jak pracował. Tak wyglądała nasza sytuacja. I kiedy rozpoczął się strajk, to potem dowiedziałam się z wypowiedzi Michnika, gdzieś w prasie było napisane, że Kuroń wezwał do siebie Michnika i powiedział tak, jedź ty na wybrzeże. Tam ciebie znają, trochę lubią, więc wybij im z głowy wolne związki zawodowe, bo w tym systemie jest to niemożliwe. I Michnik dalej mówił o sobie, wsiadłem do pociągu, ale zostałem zaraz aresztowany i w ten sposób powstała Solidarność. O chleb walczyliśmy w Stoczni Gdańskiej razem. Tylko tak się stało, że Bogdan był naszym wodzem, a w Stoczni Lenina nastąpiła zmiana kierowania, mnie los jakoś postawił,
nie wiem czy słusznie, no ale, ale ja miałem więcej doświadczenia w bezpośredniej walce o chleb, bo miałem na koncie rok 70 i już przewodzenie strajkowi w tamtym czasie. Bogdan tego nie miał. I jednocześnie byłem z tego grona, robotników znany i tak dalej. A więc miałem wszystkie dane o walki, wszystkie dane walki o chleb. Jako robotnik, jako stoczniowiec, chociaż wtedy wyrzucony. Gdy ja poprawiłem teorię, było mi łatwiej robić to, co robiłem. Z tym, że potem przyszły konflikty rzeczywiście i bezpośrednio z Bogdanem, dlatego że ja już wtedy, kiedy już musiałem być tym, kim jestem do dzisiaj, musiałem mieć parę wariantów rozwoju sytuacji. I zacząłem wyprzedzać ich koncepcjami, i Bogdana i innych, koncepcjami dalszego biegu zdarzeń. I kiedy ja realizowałem to, oni mi przeszkadzali. Przeszkadzali mi w mojej koncepcji, która była lepsza. Pierwsze takie przeszkodzenie Bogdana i innych było, że kiedy przyjechał Mazowiecki i grupa intelektualistów, powiedziano mi, że mam odebrać list i wyprosić tych panów, niech jadą sobie do Warszawy. Ja pierwsze sprzeciwiłem się po raz pierwszy. Wystąpiłem przeciw demokracji, przeciw Bogdanowi i innym. Zatrzymałem Mazowieckiego, Geremka i innych. Bogdana Borusewicza jakby nie jestem w stanie uwolnić od pewnej takiej sytuacji, w której go zobaczyłem po raz pierwszy. Strajk w gdańskiej stoczni i Bogdan Borusewicz w takim roboczym kombinezonie, wpleciony jakby w grono ludzi, jeden z wielu, taki element tego ludzkiego pejzażu strajkującej stoczni, który jest wszędzie. Jest tam, gdzie jest jakaś grupa niezadowolonych, jest tam, gdzie trzeba podjąć decyzję, a przede wszystkim jest tam, gdzie jest poligrafia, gdzie coś się drukuje. I widziałem kiedyś w czasie sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej Bogdana Borusewicza w takim kącie, w którym działali chłopcy i ulotki i biuletyn strajkowy wydawali. I jeden z nich, 18-letni chłopak, mówił do Bogdana Borusewicza, nie wiem czy on to pamięta, jak mówił, słuchaj Bogdan, ja zawsze marzyłem o tym, żeby napisać książkę, ale myślałem, że nawet jak ja ją już napiszę, to jak ja ją wydam, a tyś mnie nauczył, ja sam ją sobie wydam, już umiem. Otóż coś jest, było wtedy i myślę jest stale w Borusewiczu takiego zaraźliwego wolą pracy, działania i walki. I chcę powiedzieć, że potem widziałem Borusewicza w różnych sytuacjach i to także w takich, w których bardzo różniliśmy się zdaniami. Kiedy nasze drogi się rozchodziły, co innego on myślał i chciał robić, co innego ja myślałem i co innego robiłem, ale zawsze wiedziałem, że jest to człowiek prawy, niezwykłej uczciwości i bardzo prawdziwy jako działacz związkowy, jako działacz robotniczy, jako człowiek niezależnej kultury, niezależnego społeczeństwa. Mam takie dramatyczne wspomnienie właśnie z grudnia 80, wtedy kiedy na początku grudnia mało co nie doszło do interwencji sowieckiej w Polsce. I to wszystko już zaczynało bardzo źle wyglądać. Był okropny mróz i Bogdan wtedy wycofał się ze związku. Nie działał. Ja przyjechałam tutaj. Przygotowywaliśmy wtedy robotnika na rocznicę wydarzeń grudniowych w Gdańsku i Bogdan pomagał mi zbierać materiały. I cały dzień chodziliśmy tak po Sopocie. On wtedy jeszcze mieszkał w Sopocie. Po tej mroźnej plaży. I rozmawialiśmy, co się stanie, kiedy Rosjanie rzeczywiście wejdą, co my będziemy robić, jakoś tak próbowaliśmy to zaplanować, że jednocześnie i znowu było coś takiego, że to było takie znowu wszystko realne. On zrywał się z zarządu, z Komisji Krajowej, tam z tego hotelu morskiego, chodził po Gdańsku i chował powielacze. I ja go miałem za wariata. A tymczasem on potem miał te powielacze. Ale to potem była olbrzymia afera na zjeździe, bo brakowało powielaczy. Ci państwo, co pamiętają tamten zjazd, to pamiętają, Słowik był przewodniczącym komisji i odkrył, że brak 7 powielaczy. Gdzie się podziało 7 powielaczy? A 7 powielaczy było w Trójmieście schowanych. Tylko nikt tego nie mógł powiedzieć. Znaczy nikt tego poza Bogdanem nie wiedział.
niektórzy się domyślali. Znaczy, ja byłem przekonany, że Bogdan je schował, no ale na i w ten sposób afera siedmiu powielaczy dopiero na tym zjeździe mogłaby być wyjaśniona, chyba że Bogdan znowu je gdzieś pochował. Blok jest przy lesie, wejście jest od strony lasu. Wszedłem do tego lasku, żeby popatrzeć w okna i zauważyłem ruch jakiś tam na tej na klatce. Ktoś wyszedł z mojego piętra, więc przepuściłem. W drzwiach spotkały mnie przerażone sąsiadki, które powiedziały, że stan wojenny, że przyszli po mnie, że jest kocioł, żebym uciekał. Po piorunochronie troszkę zeszedłem w dół, ale usłyszałem, że jednak już stoją przed budynkiem. W związku z tym skoczyłem i podbiegłem kawałek. Tu nastąpiła pogoń, ucieczka. Oddano dwa strzały. Biegłem na taką górę niedaleko leśną. Śnieg był po kolana. I po kilkuset metrach zrobiłem koło i w pewnym momencie usłyszałem, że pogoń mnie dogania. Skoczyłem w miasto, wszedłem na stocznię, kierowałem drugim strajkiem w Stoczni Gdańskiej. Wtedy ktoś krzyknął: dowódca waszej grupy, proszę na pertraktację. Na pertraktację, no to już wiadomo było, że to jest ZOMO. Wtedy powstało lekkie zamieszanie. No i kiedy nas brali w kleszcze, ja powiedziałem swoim kolegom, no to ja, panowie, wieję. No i potem, jak się zaczął stan wojenny, to byłam absolutnie pewna od pierwszej chwili, że Bogdan musiał jakoś uciec i ocaleć, bo on zawsze był świetny w uciekaniu i ratowaniu siebie i wszystkich. I rzeczywiście dość szybko dostałam od niego taki gryps, że owszem jest. To taka zima była, przyjechałem do Gdańska, bo w Brygidzie ksiądz Jankowski robił jakieś takie naradę, sympozjum, coś takie jawne, otwarte. I ja przyjechałem do Gdańska jakimiś bocznymi drogami i idę pod tą Brygidę. Tak mokro jest, stoją ludzie i mówią do mnie, nagle nawet ich nie poznałem. Ciemno było, podchodzę, a oni mówią: słuchaj, Jacek, Bogdan wpadł. I rzeczywiście mam wrażenie, że wszyscy mieliśmy łzy w oczach, że to coś jakby się załamało. Przepraszam bardzo, ale zdaje się, że przyszli po mnie. Kto tam? Cześć. Siadaj i gadaj. Zapraszam. Siadaj i gadaj. Jak to było w stanie wojennym? W stanie wojennym jak było? Tak, lepiej było, nie? Jak dzisiaj? Na pewno. Wesele było. Dawaj, przymiarkę!